sekundę, bo my tu zadzwoni, poczekaj. Halo? A jakby nie macie o czym gadać, musicie mnie pierdolić cały czas na lek. Ale to on zaczął pierdolić o nas, to niech sobie może zastanowi się następnym razem. Jak mówi o całym Discord i całym community, że ktoś też na to odpowie. Nie, bo ja otworzyłem shota i zacząłem dostawać donaty i ten, i chciałem zobaczyć po prostu... Ale to powiedz mu Fran. Ale czy ja zrobiłem atak w twoją stronę? Ale gościu, kurwa, sam zacząłeś wczoraj o nas gadać, więc skończ już pierdolenie i po prostu zaakceptuj, że ktoś ci odpowie, a nie wszyscy będą tulić uszy. Nie wiem, dobra, no to mogę skończyć temat. Ale przecież, kurwa, doskonale wiesz, masz mój numer telefonu, jak chcesz, to zadzwoń. Bo niejednokrotnie do mnie dzwoniłeś, więc wiesz dokładnie, z kim rozmawiasz, z Baczerem. No tak, i ja przed 10 minut temu no, mówiłem, że... masz mój numer telefonu, niejednokrotnie do mnie dzwoniłeś, możemy porozmawiać. Robię live IRL i jakby wiesz, i podtrzymuję to dalej, tylko po co, stary, jakby... Ja nie rozumiem twojego podejścia. Jakiego podejścia? Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Czyli powiedziałeś, że nasze community cię dojeżdża i że my jesteśmy winni tego, co się dzieje, a to nie jest prawda, więc postanowiłem o tym porozmawiać. Ja rozmawiam sobie z kolegą o tym, a ty, jak widać, nie potrafisz jakkolwiek przyjąć jakiejkolwiek krytyki, tylko za każdym razem traktujesz to jako atak. To, co ja wypowiadam, to jest opinia, więc jak mówisz o kimś opinię, że robi się nagonkę na ciebie, a ja generalnie w miarę staram się zarządzać tym Discordem, to odpowiadam ci, nikt nie robi tej nagonki i wprost przeciwnie, ten Discord ci pomógł zdobyć to, co masz. Albo jak rozmawiasz o mnie, to chociaż zaproś mnie do tej rozmowy. Co? Ale ja to robię publicznie, tak samo jak ty publicznie nie dopuściłeś nikogo od nas z Discorda do rozmowy, gdzie mówiłeś, że my cię niszczymy, tak samo ja powiedziałem to po prostu publicznie. Jaka jest różnica w naszych zachowaniach? Żadna. No to możemy porozmawiać, kiedyś cię łapiemy, ja podjadę do Krakowa jutro, pojutrze, kiedy chcesz. No to śmiało, może przyjechać. Jasna sprawa. Możemy porozmawiać. Tak? No tak, no ja nie widzę problemu. Nie wiem, no uderzysz mnie, jeju, to jeżeli to ja się nie boję, że dostanę wtysk. No dostanę morda i szklanka, trudno. Możemy prywatnie porozmawiać. Wiesz, to, że ty żyjesz, kurwa, w świecie Twitcha i dla ciebie jest to normalne, że ktoś od kurek i szmat wyzywa wszystkich bezpodstawnie. Nigdy nie powiedziałem, że to jest normalne. Nigdy nie powiedziałem, że to jest normalne. Jakby tolerować, ale nie akceptować. I ja to toleruję. Ja mówię, że to, co się dzieje u was, mnie to nie obchodzi. U mnie tego nie ja będzie. Ja w życiu nie pozwalam na takie rzeczy. Nigdy nie pozwalam na lincze ani nic takiego i nie zgadzam się w tym. Ale są osoby, które ci bardzo dużo pomogły. Ja cały czas mówię, że mi nie odpowiada tylko i wyłącznie takie podejście ludzi. No nie do końca, bo dostawali bany od ciebie ludzie za to, że pisali wywóz. To nie jest wyzywanie od kurewi szmat. Słucham? No tak. Ale co tak? No powiedziałem, że bany dostawali od ciebie ludzie za to, że pisali wywóz meduzy, tak? No tak, no i u mnie takie... No to nie jest wyzywanie od kurewi szmat, tak jak przed chwilą powiedziałem. Jest zakaz pisania takiego czegoś i sobie banuje, no i co? No, ale to dlaczego masz pretensje, że w ogóle dyskutujemy na ten temat? To jest zwykła opinia, takie komentary. To nie jest opinia. Nie wiem, z czym masz problem, bo po prostu... Ty powiedziałeś opinię swoją na temat naszego Discorda, że my robimy nagonkę. Ja mówię, że tak nie jest i mówię swoją opinię na twój temat. To się nazywa mieć zdanie po prostu. Nikt nikogo tutaj cię nie obraził w żadnym wypadku. Stary, nikt mnie nie obraża, ale jeżeli ktoś mi spamuje 30 razy to samo, dostaje bana. Poddajesz coś pod publiczną dyskusję, mówiąc, że to wina między innymi Discorda, który ja prowadzę, to ja w tej publicznej opinii mam prawo odpowiedzieć na to, na twoje zarzuty. No to jest prosta sprawa. No i tylko i wyłącznie o to mi chodzi. I... Bardzo ci dziękuję za to, co dla mnie zrobiłeś. Ja mogę ci za to zapłacić. Bo nie mam ja nie chcę ani złotówki, zawsze ci mówię. Ja nie chcę ani złotówki. Nikt inny by mi taki pomógł, myślę. I chciałbym ci odwdzięczyć za to, co dla mnie zrobiłeś, bo ustawiłeś mi całe. Ale nie ma po co. Nie ma po co, gościu. Ja tego nie potrzebuję. Tak jak innym pomagałem, tak samo tobie pomogłem. Za darmo, ja chciałem ci za to zapłacić, nie chciałeś, ale teraz. No nigdy nie będę chciał, bo ja nigdy za to nie brałem pieniędzy. Od nikogo. Słyszysz mnie? Butcher. No tak, ja mówię, że nigdy od nikogo nie brałem pieniędzy za to, więc nie wezmę. Ale ja bym chciał ci za to jednak zapłacić, bo zrobiłeś coś dla mnie, chcę się zachować z klasą.
i po prostu chciałbym ci się odwdzięczyć za to, ale jakby chcę, żebyś wiedział, że bardzo nie fair się zachowujecie w stosunku do mnie, buntując wszystkich przeciwko mnie, za to, że mam szacunek do siebie i nie pozwalam obrażać wszystkich, którzy są obok mnie na live'ach i również mnie. Bo ale gościu, ja ci, bo ty widzisz, jest, znasz tylko stątki wypowiedzi mojej. Stary, ja nie powiedziałem, że o to mam jakikolwiek problem. Problem mam taki, że zarzucasz nam, że my szczujemy jako Discord, a tego nie robimy, a nie rozumiesz, gdzie leży problem. Gdzie leży problem i dlaczego ci ludzie się zaczęli atakować. I taka jest prawda. Ale jeżeli ktoś mnie obraża, ja nie będę tego tolerował, stary. Nie wiem, ja cię tak naprawdę nie znam, więc nie mogę cię ocenić. Ale jeżeli dla ciebie jest to normalne, że ktoś ci pisze, nie wiem, że ktoś cię obraża od kurew, od szmat i twoich znajomych, którzy są wokół, stary, jak ktoś mojego przyjaciela bądź przyjaciół, którzy się pojawiają u mnie na live, wyzywa od śmieci, to ja się czuję sam jak śmieć, jak to ignoruję albo na to nie reaguję. I ja takiego czegoś nie będę tolerował, akceptował, tolerować mogę, bo to jest wasze podwórko. Ale ja tego nie będę tolerował u siebie, bo ja chcę, żeby każda osoba, która jest blisko mnie, czuła się bardzo dobrze. I tylko o to i wyłącznie mi chodzi. I ale Adrian, posłuchaj, ja się z tym zgadzam 100%. Udowodniłem sobie to, że po prostu wasza społeczność do mnie nie pasuje. I dlatego się odłączyłem, mając pełną świadomość tego, że robię troszeczkę krok w tył, ale po to, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Ale Adrian, ja się z tobą zgadzam w zupełności. Chodzi mi o to, że oskarżyłeś 37 tysięcy osób. Oskarżyłeś 37 tysięcy osób o to, że robi na ciebie nagonkę, a tak nie jest. Kurwa, nie dam się złamać. I tym bardziej nie dam się złamać ludziom takim, którzy jakby czerpią radość z krzywdzenia innych. I to jest moje zdanie, stary. Możecie sobie, wiesz, oceniać mnie jak chcecie. Ale chciałbym, żebyście nie przedstawiali tego jako brak dystansu czy brak szacunku do ludzi. Bo ja akurat szacunek do ludzi mam i myślę, że ode mnie możecie się, kurwa, szacunku do ludzi uczyć. Wy wszyscy. Ale nikt takich słów nie wypowiedział, ja nie wiem, o czym ty mówisz. Clue całej dyskusji polega na czym innym. Na tym, że oskarżyłeś nas o robienie nagonki, gdzie to się nie dzieje na tym Discordzie, ten Discord tego nie robi. Może te osoby są na tym Discordzie, jak na wielu innych. A chodzi o to, tylko i wyłącznie, że oskarżyłeś nas o to, że jest nagonka i my na to odpowiedzieliśmy. A nie rozumiesz samego clue problemu, bo ja też nie toleruję wyzywania takiego od kurew i tak dalej. I nigdy tego nie tolerowałem. Natomiast no, clue problemu polega na tym, że ci ludzie się na ciebie rzucili dlatego, że... jakby, wiesz, najpierw się zastanów nad swoim podejściem, jak podchodzisz do sytuacji, a później się wypowiadaj. Proszę cię, stary, bo ja uważam, że jestem fair w stosunku do każdego, nie krzywdzę ludzi. Czasami zrobię coś poza kontrolą, przeproszę za to. Nie, no ale widzisz, no i właśnie nie słuchałeś mojej całej wypowiedzi wcześniej, jak ja mówiłem, bo ja mówiłem dokładnie to samo, że ja cię bardzo lubię, bo jako osoba jesteś dobrą osobą. I tylko o to i wyłącznie walczę. I powiem ci szczerze, Dan Butcher, jak dostawałem dużo telefonów. Uważaj na prania, bo będzie taka sytuacja i taka. Ja mówię, kurde, ja mu zaufałem, pomógł mi bardzo i nie pozwolę ci mówić źle na niego w moim towarzystwie. Możesz mówić o nim, co chcesz, ale nie przy mnie. Ja mam taki charakter, a jak ktoś na mnie gada, to każdy ma wyjebane. I powiem ci szczerze, masz rację, nie pasuje do Twitcha. Jeżeli ludzie będą chcieli na Twitchu mnie oglądać, będą mnie oglądać, jeżeli nie, to wrócę sobie na YouTube i będę robił sobie swoje. Ale to nie o to chodzi, gościu, ja nic takiego nie wypowiedziałem. Ja nic takiego nie powiedziałem, ty teraz w ogóle nie wiem, skąd masz takie informacje, ale widać, że nie słuchałeś całej mojej wypowiedzi i przydałoby się, żebyś ją przesłuchał. Czy nie wiadomo kto. Tyle w temacie. No słuchaj, no nie słuchałeś mojej... Masz szczątkowe informacje tego, co ja powiedziałem. Nie mam szokowych informacji. Ja wiem, co niż wy myślicie i powiem ci szczerze, Dan Butcher, że jestem bardzo otwarty na to, żeby się z wami spotkać na żywo, porozmawiać z wami. Nie na ma problemu, ja zapraszam. Z miłą chęcią z tobą poznali, bo ja wiem, za kogo wy mnie macie, ale to się dzieje na live, uwierz mi, że to jest cząstka mnie. Ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że live to jest kreacja. Natomiast ktoś ci przekazał niekompletne informacje, co my tutaj mówiliśmy i jak. To nie jest kreacja, to jest po prostu cząstka mnie. Odpalam live'a po to, żeby sobie nieść rozrywkę i dobrze się bawić, a nie po to, żeby udawać filozofa. Ale uwierz mi, że jak trzeba stanąć na wysokości zadania, to potrafię i mogę z tobą stanąć twarzą w twarz i porozmawiać. Nie mam ja też nie mam z tym problemu najmniejszego. Z miłą chęcią sobie z tobą porozmawiam i ci wytłumaczę, bo może cię to uchroni przed takim braniem do siebie tego wszystkiego, co się dzieje. Ale czuję się szczerze, czuję się skrzywdzony. Wiesz dlaczego? Bo ja włożyłem 100% serca w moją współpracę z Franiem. Chciałem dużo zrobić. Miałem plany. Nie chciałem Frania stawiać pomiędzy ścianą, a pomiędzy młotem a kowadłem.
i dałem mu po prostu wolną rękę. Nie mam żadnego żalu do niego, żadnego. Wręcz przeciwnie, zaprosiłem go dzisiaj na miasto, żeby sobie z nami polatał i wypił szoty i tak dalej. Ale stary, jeszcze wiesz, jak ktoś na mnie wylewa jakieś syfy, kurde, i mówi, że ja nie mam dystansu, że ja nie szanuję ludzi, bo nie odbieram telefonów. Wiesz, dlaczego nie odbierałem telefonów? Bo po prostu wiedziałem, jak wygląda sytuacja i chciałem po prostu sprawdzić, co będzie, i wczoraj sobie po prostu wszystko udowodniłem. Dlatego nie odbierałem telefonów od John'ego i dlatego nie odpisywałem mu, bo już wiedziałem, jak wygląda sytuacja. To nie było z braku szacunku. Dobra, no to widzisz, no to może trzeba było też to powiedzieć. I powiem ci szczerze, jest mi bardzo przykro, jest mi chuj przykro, bo 100%... Ale ja to widzę, ja to wiem. 100% serca włożyłem w tą społeczność, wierzyłem, że po prostu jest inaczej. Po czasie okazało się, że nie da się tutaj nic działać, ja nie będę nic tutaj jakby angażował się w to, żeby kogokolwiek jakby kierować do zmiany, bo ja nie jestem od tego. Ja chcę sobie robić po prostu w spokoju streamy i przede wszystkim trzymać szacunek do samego siebie. Jeżeli wy nie macie jakby takiego czegoś, żeby to zrozumieć, no to widocznie nie możemy jakby krzyżować swoich stron. Róbcie swoje, ja robię swoje, dajcie mi święty spokój, nie wypowiadajcie się na mój temat, bo ja na wasz temat nic złego nigdy nie mówiłem. No nigdy przecież powiedziałeś, oskarżyłeś na gonkę na ciebie. Kurwa, powiem ci, i o to chodzi. To jest 10% tego, co myślę, bo uważam, że to są bardzo toksyczni ludzie. Podtrzymuję to słowo i dalej będę to podtrzymywał. Niezależnie od konsekwencji, mogą mnie jebać w całym internecie, ale uważam, że nie jest na miejscu obrażanie ludzi, nie jest na miejscu obnażanie takich wartości, jakie oni obnażają. Ja rozumiem żart, ja rozumiem humor, rozumiem dystans do pewnych kwestii, ale bez przesady, stary, że no już nie będę dawał przykładów. Ale ja rozumiem, bo ja też nie lubię tego, co wiele osób robi na czacie i też bym to niektóre rzeczy hamował, bo są, ja rozumiem, że można powiedzieć, że kogoś się nie lubi, ale czasami też opinie idą za daleko. Jest mi po prostu przykro i tyle w temacie. Dziękuję wam za wszystko, Franio, moje zapraszenie jest aktualne, jakbyś miał ochotę, zapraszam na szocika. Przyjdę na 100%. I pan Butcher, jakbyś chciał prywatnie się spotkać i porozmawiać normalnie jak ludzie. Jasna sprawa. Ja nawet będę prawdopodobnie niedługo w Warszawie, to możemy gdzieś sobie na piwo i pogadać. Dobra, no chuj, no. Nie, ja już mogę to troszkę wystrzeliło za mocno, no. Że nie będę, no, nie będę twoich szoków. Ktoś mu powiedział jakieś głupoty, nie? Bo w ogóle przecież ale nie o tym była dyskusja. Też, no nieważne, bo widzę, jesteś? Jestem. Bo akurat jakiegoś szota odpaliłem i widzę na czacie, że na przykład piszą, że ostro cię cisną mu Franio, albo że ja cię wyzywam, ja cię ani razu nic na ciebie złego nie powiedziałem. Ani razu nie powiedziałem, że cię, nie wiem, wyzywam, kurwa, albo coś takiego. W jakiś sposób, w żaden sposób cię nie wyzywałem i nigdy jakby... Ale nikt go nie wyzywał. Po prostu przykro, była opinia. Ale jakby widocznie po prostu... No tak jest i tyle. Nie ma co szukać tutaj dziury w całym. Ja, broń Boże, nie chciałbym, żebyś pomyślał sobie, że nie wiem, chcę teraz się wybielić czy coś czegoś, bo nie mam z czego się wybielać. Ja po prostu jestem taki, że trzymam swoje wartości, trzymam swoje zasady. Choćby mnie, kurwa, człowieku kopało 30 osób, to będę zawsze podtrzymywał swoje zdanie i tak samo podtrzymuję teraz. Nie pasuję do waszej społeczności. Róbcie sobie jak chcecie, bawcie się dobrze, życzę wszystkim super zabawy, bo uważam, że internet powinien do tego służyć, żeby sobie poprawiać humor, a nie się wkurwiać i narzucać sobie presję. Tobie to odpowiada, mi to nie odpowiada, ja sobie buduję swoją społeczność, chcę mieć ludzi, którzy będą się ze mną bawić, a nie będą mnie traktować jak kukłę. No i tyle. Okej, rozumiem. I broń Boże, nie chciałbym, żebyś poczuł, że ja mam do ciebie jakiś żal. Zawsze piątkę z tobą zbiję, zawsze się do ciebie uśmiechnę i zawsze dobrze o tobie powiem, bo mi, nie ukrywam, bardzo pomogasz. I mam do ciebie sentyment do końca życia, można tak powiedzieć, bo dalej się będę życie w internecie w jakimś stopniu. I ja tego jakby nie będę ukrywał, nie będę tego gdzieś zakupywał, bo tak jak mówiłem, mam zasady, nie boję się schylić czoła. Potrafię przeprosić, potrafię przyznać się. Potrafię powiedzieć, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze, ale tutaj aktualnie czuję to, że po prostu idę, dążę po prostu ze swoimi wartościami, zasadami. Nie chciałbym nigdy się wstydzić za swoją twórczość pod takim względem, że zapraszam kogoś i ktoś jest obrażany czy wyzywany. I dlatego po prostu mnie to przerosło. Jestem w stanie się przyznać, że kilka razy psycha mi siadła, zrobiłem kilka nieprzemyślanych ruchów, owszem. Ale myślę, że i tak powiedziałem 10% tego, co myślę.
bo no mam okay. Jakieś tam, kurde, w sobie jeszcze, wiesz, jakieś granice. No dobra, no, czaję. Rozumiem cię, jestem w stanie cię zrozumieć. Ale uwierz mi, że jakby u mnie na Discordzie tobie mówili, to bym cię, kurwa, bronił i bym nie pozwolił na to. Jakby u mnie na live coś takiego było. Chcę tylko, żebyś to wiedział. Ja jakby nie mam do ciebie żalu, bo ja rozumiem, że twoja społeczność to jest część twojego live'a, ale chcę, żebyś wiedział, że ja po prostu na to nigdy bym nie pozwolił. I tyle. Okej, dobra. Dobra. Dzięki. Na razie. Miłego wieczoru. No, pozdrawiam. Pozdrów chłopaków na Discordzie, mimo wszystko, i życzę miłych Mikołajek. No, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz. 100 lat. Dziękuję. Dobra, na razie. Hej, hej. Pa, pa. Na pierdole, co się, kurwa, odjebało, stary. Statyw.